O, witam was serdecznie, z tej strony Adrian. No i dzisiaj co? Kolejna maszyna na gospodarstwo wypożyczyliśmy, zaraz zobaczycie co. Odpalamy bizonka naszego, który pod wiatą stał, bo padało deszczyk. Na biegu nie jest. Nic z tyłu nie ma. A gaz zawsze zapominam tego gazu dodać. Tą rurę też ledwo co, tutaj się ślizgłem, za szybko zacząłem skręcać. Jak wiecie, będziemy zaczynać budowę tutaj naszej hali. No i mamy tą pryzmę kamieni. Kurde, dobrze, że mam kluczyki. Sobie rozłożę widły na najszersze. Witam. Chyba najszerzej zrobimy, nie? Widły. Będzie najlepiej. Najbezpieczniej. Od tyłu? No, ale rozwiązanie to nie łatwiej. No. Słucham? Ciężar jest bardziej tam. Czyli gdzie? Tak podjechać? Tu? Bo tu no, jest też silnik, nie? No, tak, żeby trafić na ten silnik, nie? No. Stabilnie się trzyma? Stabilnie się trzyma? Nie kołysze się? Dobra, to jedziemy. www.azttech24.pl ich strona. No ciekawy jestem. Wszystko? Czy jakieś tam pokwitowanie, czy odbiór? Powiedz mi najpierw, co to jest. No tutaj jest napisane, to jest kruszarka. A kruszarka do skał? Tak. Do tego kamienia? Tak. Dobre to będzie? No ale to jest na silnik elektryczny? No a jak? Normalnie ci takie kamienie pokruszy. Takich wielkich to nie, bo tutaj się musi zmieścić, nie? Jak się zmieści, to się zmieści. O, widać, że była uruchamiana. O, tutaj się wrzuca. Ale jaki tu jest silnik? Dłuższa ta rura. O metr. Elementy ruchome. Tutaj się nic nie smaruje? Kurde, nic się chyba nie smaruje, będę musiał zadzwonić. Jest zabezpieczona. Ale logo fajne mają. O, mamy tutaj parametry. AZTECH Dominika Polak. Kruszarka szczękowa. Numer seryjny 6. Moc 11 kW. Waga 950 kg. Ale to sama waży 950 kg. Bez tego stołu, z tego co wiem. Rok produkcji 2021.
Widziałeś 60? Jak ma w środku, zobacz. Ja oglądałem. Oglądałeś? I co, podoba ci się? Usiądź sobie. A ja nie wyjdę. Tutaj jest bezpieczniej. Ja nie wejdę. Usiądź. Nie usiądę. To ci pomogę. Jak biegi idą? Normalnie. No mówisz, że inaczej biegi są. Odwrotnie wszystko. Odwrotnie? No bo mamy tutaj biegi. Wsteczny do tyłu zawsze był, nie? No. A teraz jest do przodu, odwrotnie. I wszystko tak samo już wtedy, nie? Wszystko na odwrót jest. Bo jest wybierak inaczej, nie? A tu jest zbiornik na paliwo? No kurde, jest! Zaraz ci pokażę. Co? Tu masz zbiornik na paliwo. O, co? Tu masz, taka masz w środku, nie? A to co to jest w środku? Co? To filtr powietrza, suchy. No a tam co? Turbo. Inaczej chodzi, zaraz ci pokażę. Tu masz ten, o. Tu masz zbiornik paliwa, zobacz jaki ładny. Widzisz? O, tu możesz sobie odkręcić. A teraz kurde, mokry, nie odkręcę. O. A tu, o. Tu nie ma przykrywki? No, no jest. To ja myślę, że to otwór jest. Widzisz? No. I tu wlewasz. I jest ile normalnie wchodzi? 65 litrów. Mhm. Jest normalnie odpowietrznik zrobiony. Ktoś tam pisał, że nie da rady nalać. Do pełna da rady nalać. Bartek. Mówię, żeby wziął ten. On wziął rozpuszczalnik i przemył coś rozpuszczalnikiem. Nie wiem, co on prysnął. Ach. No i tutaj, to jest ten C300. Pierdolę. No to trzeba będzie poprawić. A kto to wyrysuje? Ja przemyję. No, tu masz. A widziałeś jak z tyłu? Podnośnik? Zobacz. Nie ten ciągnik, co? Zobacz jakie siłowniki dodatkowe. No a jak będzie chciał pompę wymienić? Co? Te, do podnoszenia. No to kabinę podnosi się, kabina cała do góry można. Kabinę trzeba zdjąć. No kabina jest na czterech śrubach, do góry ją i wszystko można robić. Lepiej niż wtedy. Tak? Bo w kabinie nie trzeba robić. Na czterech śrubach jest. No tu jest przymocowana kabina, nigdzie więcej, nie? Tu masz ten, do przyczepy, tu masz do przyczepy. O, tu masz. O. Elegancko. Podoba ci się takie coś? A przedni napęd? Nie ma przedniego napędu. Gdzie? Ale nie idziesz tą zrobić do tam? Za drogo. Za drogo i te takie używane to są takie lepione. By trzeba było oryginalny Carraro. Ale dobra, tak, do podciągania. Ta, ona do przyczep daj tylko. Daj go temu, Bartkowi, niech on go pielęgnuje, czyści i spokój. Tu masz po drugiej stronie, zobacz. Po drugiej stronie jest dana butla, bo się nie mieściła tam. I akumulator tu jest, o, skrzynka. Ale dlaczego tak pokrzywili ją? A to taka była już, twoja była taka. To twoja była taka. No, to tylko odmalowana. Tu masz, zobacz. Wymiennik ciepła. Z filtrem. Czujniki. Działają tutaj, o, ciśnienie. I tędy też można wejść. Tak, też. O, zobacz, tu masz gaz. A druga, aha. I już trzyma. No, no. O i sam puszcza gdzieś. No hamulec. Tu masz bałek WOM. Dźwignia odwałka WOM. Nie. Dźwignia odwałka WOM. Co? Dźwignia odwałka WOM. Nie masz w sprzęgle. Bałek WOM osobno załącza się. Lżej jest. A sprzęgło masz tam? Tak. Czy tam jest hamulec? Tam jest sprzęgło. I tu jest sprzęgło na wałek, WOM. Tu masz tylko sprzęgło od jazdy, od zmiany biegów. Bo w 60 zwykłej masz
wyciskasz jedno sprzęgło i później drugie dopiero wałek możesz załączyć. Tak, powiedz mi, wolne biegi, szybkie biegi. No to normalnie tu jest. O, nawet chyba można włączyć? Nie. O, wałek można włączyć. Widzisz, jak lekko wałek chodzi? A tu pięto przyciśnie, żeby... Blokada, tak. Blokada, tak? No, no. To jadę do sauny, jeszcze pojeżdżę, popatrzę. A zobacz, posłuchaj. Co? Fajny? Zobacz, wolne biegi, wszystko działa. A co tobie się podoba? A, dziadek już ma gusta, nie? A co dziadek? Nie, no podoba mu się bardzo, tak mi się wydaje. Mówisz, że się przejedzie. No dobra, no może. Zrobiony jak nowy. Ale zobacz, jak w środku. No i takie miejsce ładne. Dużo, nie? Miejsca. No, dużo miejsca. I elegancko, taka przestrzenna, wiesz, taka no. Szeroka, wysoka, nie tego, nie głową nie bijesz o sufit. Nie, tu wszystko gra, zobacz. O. Tutaj radio można włączyć, no. O. No, lampy tu są, czy nie, to no. Głośniki od radia. Kominek ładny, nie taki jak kiedyś był, taki starodawny. Lampy, o, lampy. Nieraz myślałem, czy cię kiedyś jeszcze spotkam. Wsiadaj mała do mej fury, obczaj gumowe skóry. Pięknie. Jedziemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Takim ciągnikiem to można jechać. Jedziemy. I cyk, piąteczka. O, i ba. I autostrada do nieba. Zobaczcie, jaka fajna droga. O kurde, trochę jednak ta równiarka markowa taka trochę po piwie. Nie, tak 60 będzie się jechało, przecież nie ma tutaj stabilizacji, żadnej amortyzacji. O! No to tak... O co tak? O kurwa! Ja pierdzielę! Wjechałbym do rowu. Ja to jednak nie mogę patrzeć. Po co on to włożył tutaj, ten łącznik? Znajdujemy się na pierwszej plantacji. Tutaj, jak jadę, jesteśmy na rzepaku. Kurde. Jeszcze zielone, a jaki wysoki. Ja pierdzielę. O, zobaczcie, jaki wysoki rzepak. Jak to bizon wymusi? Ja nie wiem. Damy radę. Bizon dopiero będzie po tych żniwach dotarty. O, ścieżki jak ładnie przygniesione, nie? O, o ile są niższe. Ale fajnie jedną stronę jest złamane. Już teraz nie będziemy żadnego zabiegu wykonywać, bo rzepaczek mamy czysty. Nie ma nigdzie chwastu. Więc samoczynnie nikt dojdzie sobie i będziemy go kosić, bo przecież my staramy się tutaj tego nie dosuszać. Jak ja teraz dojdę z powrotem, to ja nie wiem. Na 16 litrów w marcu, co ja gadam, w czerwcu wcale tak źle nie wygląda, nie? No i dojeżdżamy na moją kukurydzę. Chyba
Tydzień nie byłem na niej. No widzę, ładnie rośnie. Coś się tutaj polepszyło. Muszę akumulator zmienić, kurde. Bo tu są dziury, ojej. O kurde, jaka kukurydza i to na ugorze. Łapienko jest, dobra, niech gaśnie nasza fura. Miejscami ładna, miejscami brzydka, no to jest po prostu ziemia jeszcze niedopracowana, ale tutaj ile wapna mam, zobaczcie. 80 ton wapna tutaj jest wieziono, ale tutaj tak i tak na to pole nie będzie dawane wapno. No, teraz nie będzie, będzie to wiezione, bo będzie na inne. Ciekawe, czy to się będzie dobrze rozpierdzielało, czy nie. Dużo miałem to zakrywać, ale widziałem, że na pogodzie mają nie wystąpić obfite opady. No to nie zakrywałem. No, pokażę wam tą działkę. Tutaj, gdzie ta ziemia wybrana, no to kukurydzy nie ma, nie? O, miejscami jest, miejscami nie ma. Ale suma summarum, o, widzicie jaki pas? Ale tak i tak na pierwszy rok źle nie wygląda. Tutaj taki mamy pasek i tam mamy pasek. No, no. Pężu ile tutaj, nie? Dwa razy musiał być zwalczany ten pesz. Pokażę wam działkę z kukurydzą, gdzie była uprawiana tamta działka. No, wiele lepiej wygląda. Ale ona się zbiera. Tu jest kukurydza. Znajomy. Znajomy jechał. Ale dogonimy go. Kurde. O, patrzcie, jęczmień do koszenia. No, zaraz do kosienia będzie. Źle nie wygląda, tylko ziarko troszeczkę takie przypalone, nie? No, zobaczymy. O, ziarko takie poprzypalane. W tamtym roku było grubsze, w tym roku jest pośladowate. No, jeszcze tu zwierzyna pochodziła, że one lubią w tym jęczmieniu chodzić. Tak wygląda ziarko. O. Mamy taki rok po prostu. Zrobiłem 60 zdjęć. No, tutaj to jest... Tu jest fajna, nie? Tutaj jest działka nieugorowana, no to całkiem inaczej to wygląda. Jest lepiej. Znacznie lepiej. Wysoka. Tutaj ona sobie pobiera te składniki tak, jak powinno być, bo w ziemi po prostu te składniki były. Zanim te nawozy dojdą do tamtej, o, czasu. O, są też takie miejsca. Tu trochę słabsze. O, tutaj wyższa, słabsza, ale suma summarum wyjdzie dobrze. Pierwszy rok, sprawdzimy, zobaczymy, co to da. No i jesteśmy na mojej gryce. Kwitnie. Ładnie kwitnie. Zaraz wyjdziemy, zobaczycie jak to wygląda. Fajnie. Super ancwa. Ale kwiatu to ona ma. I tak jak właśnie wspominałem, z lokalnymi pszczelarzami żyjemy tutaj w zgodzie. Dlatego zasiałem grykę o myśli też o pszczołach. Nie o zarobku, o pszczołach też, bo nie chciałem owce siać, bo na owce prawdopodobnie bym wyszedł tak samo jak na gryce. A grykę zasiałem z tego względu tutaj, bo mamy bardzo zaprzyjaźnionego pszczelarza Mariusza, który w naszej okolicy rozstawia ule. Tak jakbyście patrzyli po linii prostej, to tam jest 300, no gdzieś 500 metrów. Te pszczoły sobie oblecą tą grykę. Teraz akurat jest taka pogoda jaka jest, to nie latają. Ta gryka tak się prezentuje. Chwasty są od dołu,
bo nie są zwalczone. Ile ma? Metr? Nie ma, 80 cm gdzieś ma. No i tak jak teraz jest ten martwy okres dla pszczół, bo żadna roślina na polu nie kwitnie, skończyła kwitnienie, no to teraz te pszczoły przelatują na grykę. No i zbierają pyłek gryczany. Ale pięknie to wygląda, co? Pięknie, taki łan równy. Ja nie mówię tylko o nas, że my tylko dbamy o pszczoły, bo jest bardzo dużo youtuberów, co też dba o pszczoły. Po żniwach sieją różne rośliny miododajne, które, no, które są, które bardzo wspomagają pszczoły w tym okresie, kiedy właśnie nic nie kwitnie. Oni cały czas mogą pracować i zbierać ten miód. No, później pyszny miodek z naszych pobliskich pól. I starajmy się żyć w zgodzie, bo pszczoły tylko i wyłącznie nam podnoszą ten plon. Dobra, jedziemy dalej. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, siemka.